Spójrzcie na niebo i znajdźcie mały żółty punkt. To Tytan, największy księżyc Saturna i drugi najmasywniejszy w naszym Układzie Słonecznym. Może być również jedynym miejscem poza Ziemią, w którym woda występuje w stanie ciekłym. W dodatku ma atmosferę, która chroni go przed promieniowaniem słonecznym oraz promieniami kosmicznymi, zupełnie jak na Ziemi. Gdyby życie było domem, Tytan miałby mnóstwo cegieł, żeby go zbudować. Zapnijcie pasy, lecimy! Sama podróż trochę by nam zajęła, ale wiecie, magia YouTube'a, te sprawy. No, jesteśmy. Tytan. Nieco większy od naszego Księżyca i znacznie od niego cięższy, a przede wszystkim większy nawet od Merkurego. Oznacza to, że grawitacja Tytana wciąż jest dość słaba. Poczulibyście się tam siedmiokrotnie lżejsi niż na Ziemi. O ile na osiedlowej siłowni unosicie 70-kilogramową sztangę, tak na Tytanie bez problemu podźwignęlibyście 450 kg. Nieźle, co? Jego powierzchnia to w większości lód, na którym znajdują się małe góry, kratery i kilka kryowulkanów. Wyglądem przypominają one te zwykłe, ale zamiast lawy wypluwają wodę, lód, amoniak i metan. Są też jeziora i chmury, które przypominają kaniony na Ziemi. Jest tylko drobna różnica. Wszystko to spowija gęsta mgła. Aha, i często pada tam grad zamrożonego metanu. My, Ziemianie, wykorzystujemy go jako paliwo, ponieważ się spala. Na Tytanie zaś nie ma tlenu, więc nawet nie byłoby jak rozpalić ognia. Oznacza to, że przyda wam się maska i butla z tlenem. Nie musicie jednak nosić pełnego skafandra jak na naszym Księżycu. Atmosfera Tytana jest znacznie silniejsza. Ale spakowaliście swetry, prawda? Bo wkrótce zrobi się dość zimno. Mam na myśli minus 185 stopni Celsjusza. Najniższą temperaturę na Ziemi, minus 90 stopni, zanotowano na biegunie południowym. Mróz ten wynika z odległości od Słońca, która wynosi niecałe 1,5 miliarda kilometrów. Tak czy inaczej, gęsta mgła i atmosfera nie pozwalają promieniom słonecznym ogrzewać powierzchni Tytana. Brzmi nieco ekstremalnie, ale życie też takie jest. Potrafi przetrwać niemal wszędzie. Weźmy na przykład bakterię Deino... jakieś długie łacińskie słowo. Opiera się promieniowaniu i ekstremalnie niskim temperaturom. Przetrwała również rok w kosmosie w okolicy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W porównaniu z tą bakterią Tytan wypada raczej kiepsko, szczególnie gdybyśmy w nim nieco powiercili. Wielu naukowców uważa, że pod jego powierzchnią znajduje się cały ocean. Dzięki grawitacji Saturna jądro Tytana dodatkowo się ogrzewa. No i te wody oceaniczne są bogate w amoniak. Pełni on rolę płynu zapobiegającego zamarzaniu. Dopóki woda pozostaje w stanie płynnym, życie ma szansę się rozwinąć. Więc co tak naprawdę tam jest? Naukowcy znaleźli dowód istnienia życia na Tytanie. Spójrzmy pod mikroskop. Oto C3H2. Odkryła go grupa obserwatoriów na pustyni w Chile. W jej skład wchodziło wtedy 66 anten skierowanych w ten sam punkt na niebie. Cząsteczka CH3-2 może stanowić budulec DNA, czyli życiodajnego kwasu. Niektórzy uważają, że były one na planecie miliardy lat temu, akurat wtedy, gdy pojawiło się na nim pierwsze życie. Naukowcy osobiście sprawdzili to zjawisko przy pomocy sondy, która wylądowała na Tytanie. Okazało się, że odkrycie pustynnych anten było jak najbardziej prawdziwe. W ten sposób Tytan wyprzedził Marsa na liście potencjalnych planet do zasiedlenia. NASA planuje nowy projekt, misję Dragonfly. Zamierza wysłać na planetę drona w celu przeprowadzenia dokładniejszych badań. Misja ma się rozpocząć za około 6 lat, natomiast sam dron dotrze do Księżyca Saturna za następne 9. Jak widzicie, jeszcze przyjdzie nam poczekać na spakowanie manatków i lot na Tytana. Jak tylko dron wyląduje na jego powierzchni, będzie nad nią latać jak swego rodzaju podwójny helikopter. Dron ma 8 śmigieł i około metra szerokości. Za sprawą niskiej grawitacji Tytana bez problemu osiągnie niezbędną prędkość do badań. Będzie mógł przelecieć nieco ponad 3 km oraz wystartować i wylądować poziomo jak przeciętny helikopter. Problem jednak tkwi w bateriach drona. Naukowcy wynaleźli generator, który konwertuje energię promieniowania cieplnego w prąd, cokolwiek to znaczy. Jedno naładowanie baterii powinno wystarczyć na kilka godzin nieprzerwanego lotu. W przeciwieństwie do typowych dronów, którymi ludzie latają w niedzielne popołudnia w parkach, Dragonfly będzie transportował mnóstwo sprzętu badawczego. Jego waga odpowiada 3 dorosłym strusiom.
urządzenie będzie wyposażone w dwa wiertła, sporo czujników oraz spektro coś, którym ma wykrywać związki chemiczne zawarte w powierzchni tytana. Do tego dodajmy niezależny kanał pogodowy z mnóstwem instrumentów mierzących temperaturę, zachmurzenie i inne czynniki. Jak każdy nowoczesny gadżet, będzie on zaopatrzony w aparat fotograficzny. Przygotujcie się na piękne zdjęcia krajobrazu Tytana. Noc na księżycu Saturna trwa około 8 dni ziemskich. W tym czasie dron będzie spoczywał na powierzchni Tytana, ładował się i analizował pobrane próbki. To sporo czasu i dobrze. Dystans od Ziemi do Tytana jest nieco problematyczny ze względu na opóźnienia w komunikacji. Po wysłaniu sygnału do Dragonfly z centrum operacyjnego będzie on musiał pokonać pół Układu Słonecznego, co może zająć ponad godzinę. Dla porównania opóźnienie sygnału z Marsa trwa niecałe 10 minut, natomiast z Księżyca około sekundy. Naukowcy oczekują, że Dragonfly dostarczy więcej informacji dotyczących możliwości zasiedlenia Tytana. Niektórzy eksperci mają nadzieję odnaleźć na nim zupę pierwotną, czyli mieszaninę probiotyczną, która może zapoczątkować życie. Podobna znajdowała się na Ziemi około 4 miliardów lat temu. Każdy organizm żywy ewoluował właśnie z tej paćki składników organicznych. Jeśli projekt zakończy się powodzeniem i możliwość zasiedlenia Tytana będzie jak najbardziej realna, Dragonfly otrzyma kolejną misję – znaleźć dla nas odpowiednie miejsce do zamieszkania. Budowa samowystarczalnej kolonii na innej planecie będzie najtrudniejszym przedsięwzięciem w historii ludzkości. Pierwszą przeszkodą będzie produkcja energii, co zapewne zrodzi konieczność zbudowania odpowiednich elektrowni jądrowych. Następnie schronienie dla ludzi oraz maszynerii. Nowo powstałe na Tytanie budowle będą miały za zadanie uchronić nas przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Potem woda pitna oraz tlen. Będziemy musieli opracować sposób poboru oraz przetwarzania obu składników. Następnie szklarnie do produkcji żywności. Do tego będziemy musieli wydobywać paliwo do celów transportowych. Tak się składa, że na Tytanie znajdują się bogate pokłady metanu. Jest jednak poważny problem. Grawitacja jest tak słaba, że potencjalni mieszkańcy utraciliby sporo masy mięśniowej. Praca, a nawet samo życie na tej planecie byłoby znacznie utrudnione. Pozostają jeszcze problematyczne i nieregularne erupcje kryowulkanów. Niewykluczone, że niezbędne będą bardziej drastyczne działania, jak na przykład zmiana atmosfery Tytana tak, żebyśmy mogli swobodnie na nim oddychać i nie musieli ubierać mnóstwa czapek czy rękawiczek. Aby to osiągnąć, musielibyśmy upodobnić Tytana do Ziemi. I to przez długi czas. Przede wszystkim należałoby ubogacić jego atmosferę tlenem. No i byłoby fajnie, gdyby panowała tam przyjemniejsza temperatura. Następnym krokiem byłoby stworzenie biosfery, co oznacza sadzenie roślin. Dzięki florze przetransportowanej z Ziemi moglibyśmy zmienić Tytana w bujną dżunglę. Ale ze względu na jego ciśnienie i grawitację roślinność wyglądałaby zupełnie inaczej niż na Ziemi. Mogłoby urosnąć do niebotycznych rozmiarów albo znacząco się zmniejszyć. Tak naprawdę nie wiadomo, ale po kolei. Najpierw musimy mieć pewność, że życie w ogóle może się tam rozwijać. Jakiś czas temu naukowcy myśleli, że na Wenus może istnieć życie. Rozmiarami przypomina naszą planetę i badacze nawet nazwali ją siostrą bliźniaczką Ziemi. Odkryli również na niej fosforowodór. Jeśli wierzyć teoriom, powstał on za sprawą organizmów żywych. Jak się okazuje, to były bujdy na resorach. Może nie do końca. Faktycznie jakieś ilości tego gazu występują na Wenus, ale nie tak dużo, jak wcześniej uważano. Macie pojęcie, jak nauka o innych planetach jest trudna? Takie błędy się zdarzają.